są i oni. Magmen i Cophead. Leni się ucieszy. Miały i skin do marca, a przyszły już dziś. Po raz kolejny atakujemy Edekę. Może będzie wegetariańska lasagna. Ale została taka rosa tylko i... Piątka. Nie, z góry jeszcze, zobacz. A, to jest ta krema, co my bierzemy, nie? No. Weźmiemy sobie dwa opakowania. I tu jest jeszcze taka, Italia jakaś. 8 na 10 to mogę. Może weźmiemy jedną tą, jedną tą. Jedną weźmiemy. Jedną? No dobra. Ładny kawałek sera. Zjemy taki, ale jaki fajnie mięciutki. I do tego winko jest do sera. Zobacz Kasia, 300 gram, 4 euro. Jägermeister 12 euro. I Aperol Spritz jest. Nie chcesz Aperolu pić? Czyli lasagne nie ma, tak? Udało trafić paprykarz szczeciński w Edece. I na obiad będą hot dogi z bekonem. Lasagne znowu nie. W Edece. Możemy trafić. No może już nie ma tej lasagne, nie? Wegetariańskiej. Wyjdziemy na kanapkę z rybą. Tędy przejdziemy. Chodź, na dziko przejdziemy. Przejechać do Kauflandu. Do Bayreuth? Może. No. To może jutro. Także bułka z rybą pieczoną w rypana. Smaczna była? No. Jak zawsze, nie? Bardzo dobra. Ja wziąłem na testy hot doga, ale nic specjalnego. Musztarda, ketchup, parówka i bułka i kawałek sera. Nie przypominało. A no i ta cebulka prażona, ale nie przypominało w ogóle w smaku hot doga. No nic, tutaj tylko backfish w tej budzie, nie? No nie wiem jak bratwurst. Nie no, bratwurst to praktycznie jest wszędzie taki sam. No ta ryba duża kanał. Dużo, nie? Można się najeść na najadłaś się? Tak, dobra. Ale 3 euro to też mało, przy 20. No. Co drogo, 3,20 za taki kawał ryby. To jest chyba za 300 gram, kurde, jak nie lepiej, duża, nie? Duża. Obi. Idziemy do Obi połazić.
tu jest też citronem. 35 euro. Która? Na doniczce. No, 35 euro. Też 120 na 60, a cena 12,99 za tą 6 mm. Tak. I tańszych nie ma. A nie, jest tu jeszcze 8 mm za... Zobacz, jest tu też za dychę. No są drzwi, ale za 44 to jest samo skrzydło, no nie? Do tego jeszcze potrzebujesz ościeżnicę. A tu są... Jakie? Są do tego, do brodzika, nie? Do mieszkania, to jest na takiej prowadnicy, ale cena 300 euro. Co? To jest laminat. Nie laminat, to jest ta kurwa płytka PCV. Kleiłem takie coś w kuchniach u klientów. Jeszcze jak w poprzedniej pracy. No to są te laminaty. To się klej kupuje do tego specjalnie. To się kleja, to chyba chuja warte. To rysuje się jak nie wiem co. Tak to wygląda na talerzu. Hot dog własnej roboty. Pierwszy raz testuję z bekonem. Zobaczymy, jak to będzie smakować. Hot dog z bekonem wyszedł zarąbisty po prostu. Teraz jedziemy na sport z Copheadem. Może widzisz, na testy? Czarno to pisze watermelon. Suszone owoce i jutro tortilka i sos czosnkowy. No jeszcze będzie grane w jakieś pinki.